Znajdujemy się przy placu centralnym imienia Ronalda Reagana, który jest takim sercem starej części Nowej Huty. Dookoła niego, tak dziś jak i przed wieloma laty, znajdują się różne sklepy, punkty usługowe, no ale niektóre z nich są wyjątkowe, ponieważ zachowały swoje wnętrza od samego początku swojego istnienia. I oprócz sklepu papierniczego Papirus, przykładem takiego lokalu jest sklep Cepelix, znany powszechnie jako Cepelia. Cepelia to skrót, który powstał od nazwy Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego. Był to związek spółdzielni grupujących artystów ludowych, rękodzielników, który działał w latach 1949-1990. W 1955 roku otwarto taką placówkę również tutaj w Nowej Hucie przy Placu Centralnym. To wejdźmy do środka i zobaczmy, co zachowało się z oryginalnego wyposażenia. W tamtych czasach, to rok 86, w tym sklepie, jak ja tu przyszłam, były ogromne zapasy towarów. Były meble, była skóra, były narzuty, były kilimy, gobeliny. Asortyment przebogaty. W zasadzie jak przejęliśmy ten sklep w 91 roku, jak była prywatyzacja za ministra Wilczka, traktuję ten sklep niemalże jak sukiennicę na rynku w Krakowie, no bo to właściwie tak jest. Ludzie sobie nie wyobrażają, żeby tego sklepu nie było. Cepelia jest też takim miejscem, które znane jest z starej księgi pamiątkowej, która dokumentuje osoby, które przychodziły do niej. I zobaczmy może, kto jako pierwszy wpisał się w dniu otwarcia, czyli 10 grudnia 1955 roku. Możemy przeczytać, że był to zarząd Krajowego Związku Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego, który składa nowej placówce życzenia pomyślnego rozwoju w nowo rozpoczętej działalności. No tak patrzę dookoła, widzę, że tutaj jest jeszcze sporo chyba wyposażenia. Co mogli zobaczyć tutaj klienci w latach 50., co możemy zobaczyć my i dzisiaj? Są to oryginalne meble, niezmienione, sufit, żyrandole, lady. To wszystko to jest z tamtych lat. Znaczy może trzy regały są tylko nowe, bo tamte nie wytrzymały próby czasu. Mamy zdjęcia z tamtego okresu i te meble są te same. Także tyle zostało z tamtych lat. Już prawie 11 lat zajmuję się fotografowaniem lalek tak naprawdę, chociaż portretuję te lalki tak, jak się portretuje człowieka. Zaczęło się to od takiego kolekcjonerstwa stricte, czyli trafiłam na te lalki współczesne, lalki BJD, czyli skrót od Ball Jointed Dolls, czyli okulkowych stawach. No i zaczynałam odkrywać pełen ich potencjał, tak? Dzięki temu
tym ruchomym stawom, dzięki ich plastyczności i też takim możliwościom ich stylizacji i umożliwiają tworzenie takich światów przez fotografowanie ich, czyli zatrzymywanie takich scenek, gdzie one są głównymi postaciami. Postawiłam tutaj bardzo na taki realizm, żeby właśnie tak troszkę zmylić odbiorcę, tak, że w pewnym momencie dopiero możemy zauważyć, że to są lalki. Niektórzy w ogóle tego nie zauważają. Czasem zdarzyło mi się na różnych forach fotograficznych na przykład usłyszeć taką informację zwrotną, że bardzo ładny ten portret, ale ta modelka trochę tak sztucznie trochę wyszła, jak taka trochę lalka. No i tak naprawdę to był dla mnie ogromny komplement, bo to jest lalka, tak? I właśnie to budowanie takiego świata trochę pomiędzy, takiej iluzji, to jest to, co właśnie najbardziej mnie pociąga. Sięgam po takie zaprzeszłe stylizacje, historie, często są to czasy wiktoriańskie, edwardiańskie. Jest dużo czerni, też bieli. To z kolei umożliwia mi taka monochromatyczność, przyjrzenie się szczegółom i to też najbardziej lubię. Sama zresztą ubieram się tylko na czarno i zauważyłam, że właśnie też dzięki temu zwracamy uwagę na szczegóły, tak? Czy właśnie w stroju, czy właśnie wtedy krój sukni, tak? Czy jakiś element właśnie, nie wiem, że ma właśnie dziurę w sukience albo że jednak tam jakaś ćma się zawiesiła gdzieś, także zaczynamy się bardziej przyglądać temu i nie ma takiej wielości bodźców.